Dzień dobry, Krzysztof Repiński. Witam i zapraszam na program Pytania do Prezydenta. W swoim gabinecie znajduje się w Urzędzie Miasta prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, wciąż online i właśnie powodem jest koronawirus. I właśnie pierwsze pytanie dotyczące koronawirusa. No, mam wrażenie, że otacza nas tutaj w Tczewie lokalnie coraz mocniej i jest jakby coraz bardziej niebezpieczne. W ubiegłym tygodniu mieliśmy zakażone dziecko w szkole, w Rokitkach, nie w Tczewie, no ale to tuż, tuż. Wciąż należy pamiętać, że może się pojawić w jakiejś z tczewskich szkół, także pod kuratolą samorządu miejskiego, szkoły podstawowej. No i pojawiły się przypadki koronawirusa w szpitalach tczewskich, czego bardzo się obawialiśmy. Jak pan to skomentuje? Tak, od samego początku baliśmy się tego, że wirus wejdzie do szpitala i zablokuje normalne funkcjonowanie tej placówki zdrowia, ale chcę przypomnieć, że w samym Tczewie mamy dzisiaj 13 przypadków potwierdzonych, czyli z wynikiem dodatnim. W zeszłym tygodniu było tych przypadków 11. Czyli to się zwiększa. Prawdopodobnie ta druga fala, o której się dużo mówi w mediach, do Tczewa już dotarła i dotyka już bezpośrednio nas. Na szczęście, tak jak pan redaktor wspomniał, w szkołach oprócz takiego stanu podwyższonego alertu nie było przypadków potwierdzonych. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. A czy możemy powiedzieć, panie prezydencie, że my jesteśmy na koronawirusa teraz bardziej już jakby odporni i pod względem psychicznym i lepiej przygotowani pod względem takim technicznym? Nie powiedziałbym, że odporni i nie wiem, czy przygotowani, ale na pewno bardziej... No świadomość może jest większa i to przygotowanie ze strony tych... Ja myślę, że mieszkańcy się oswoili i to nie tylko dotyczy Tczewa, ale chyba wszystkich. Oswoiliśmy się z myślą, że ten koronawirus jest. Efekt jest taki, że pewne nasze zachowania zostały poluzowane, mniej reagujemy już na prośby o zachowanie dystansu, noszenie maseczek. Po prostu traktujemy, że o, wirus jest, niech on sobie gdzieś tam będzie, mnie on nie dotyczy. Szkoda, bo tak jak powiedziałem, mówiliśmy o tym zagrożeniu, kiedy jeszcze w Tczewie nie było przypadków choroby. Teraz, jak powiedziałem, mamy już 13 potwierdzonych. Nie wiadomo, czy ta liczba się nie zwiększy. Panie prezydencie, chciałbym panu pogratulować. To dla mnie zupełnie świeża informacja. Dowiedziałem się niedawno, dosłownie godzinę temu, że został pan odznaczony złotym medalem zasłużony dla Ligi Morskiej i Rzecznej. Gratuluję. I skąd taka... No, byłem jednym z wielu odznaczonych. Rzeczywiście ten medal przyznała Liga Morska i Rzeczna z okazji stulecia utworzenia szkolnictwa morskiego i powołania Szkoły Morskiej w Tczewie. Taka uroczystość odbywa się w pierwszym LO, które to LO zostało udekorowane również złotym medalem za zasługi. Medal otrzymała pani dyrektor, pan starosta. Odznaczonych było więcej, bo wiele osób jakby przyczyniło się do tego, że odbyły się uroczystości przypominające właśnie stulecie Szkoły Morskiej w Tczewie. Panie prezydencie, w piątek testowano na ulicach Tczewa autobus hybrydowy. Skąd ten autobus się wziął na naszych ulicach? W jakim celu był prowadzony ten test? Rzeczywiście na jeden dzień przyjechał do nas autobus firmy MAN. Hybrydowy to była inicjatywa przewoźnika, czyli firmy Gryf. Chciał prawdopodobnie przetestować, jak tego typu autobus sprawdza się na ulicach tczewskich. Tutaj każde miasto jest praktycznie inne, jeżeli chodzi o układ przystanków, odległości między przystankami, różnice poziomów. Być może Gryf przymierza się do tego, aby takie
autobusy zostały zakupione na potrzeby realizacji tego naszego dużego kontraktu, który za 2 lata będzie już rozstrzygnięty. Od razu uprzedzam, że autobus hybrydowy, pomimo że zawiera element elektryczny, nie jest traktowany zgodnie z przepisami jako autobus elektryczny. To jest normalny autobus spalinowy z dodatkiem napędu elektrycznego. Zgodnie z ustawą o elektromobilności powinniśmy docelowo mieć 30% taboru elektrycznego. To oznacza, że te 35% to będą typowe elektryki, pozostałe 70% to będą autobusy z napędem dieslowskim i w tym gronie może oferent zaproponować autobusy hybrydowe. My jako miasto tego nie będziemy wprowadzać do specyfikacji. Nas interesuje te 30% czystych elektryków. Tak, ale autobus hybrydowy jest autobusem również, który ma ważne zalety z powodu mniejszej emisyjności, chociażby szkodliwych substancji. Tak, no to wynika z faktu, że jest tam również możliwość przełączania napędu na napęd elektryczny, natomiast nie wiem, bo jeszcze takich informacji nie dostałem od przedsiębiorstwa Gryf, na ile ta część elektryczna w warunkach czeskich się sprawdziła. Warunki czeskie to są takie, że są krótkie odległości między przystankami, czyli praktycznie autobus rusza, hamuje. Jak napęd elektryczny to zniósł, myślę, że będziemy mogli o tym porozmawiać za jakiś czas, kiedy wyniki badań do nas dotrą. Myślę, że najbardziej istotną zaletą tego autobusu, bo rozmawiałem z panem Pawłem Miśniakiem z Gryfa, jest to, że on się wyłącza całkowicie podczas postoju na przystanku czy podczas postoju na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Takie znamy już przecież samochody i to jest właśnie jego jakby tutaj... To jest już normalna jakby funkcja w współczesnych nowych samochodach, także wszystko, co jest w samochodach osobowych, prędzej czy później trafia do autobusów i na odwrót. Panie prezydencie, prosiłbym o raport z inwestycji. Tutaj mamy najciekawszą inwestycję, najważniejszą, najdroższą tegoroczną miejską, która dobiega końca. Ulica Gdańska, mieliśmy taki newralgiczny weekend, były wylewane masy bitumiczne i ku mojemu takiemu pozytywnemu zaskoczeniu już w niedzielę, w godzinach wieczornych, został wznowiony ruch w obu kierunkach. Czy to oznacza, że już koniec inwestycji? Nie, jeszcze trochę zostało do wykonania, natomiast jeżeli chodzi o nawierzchnię, to rzeczywiście jest koniec. To prawda, w niedzielę już po godzinie 20 został wznowiony ruch w obie strony. Pozostały jeszcze troszeczkę do wykonania, pozostały przede wszystkim do wykonania oświetlenie uliczne. Tutaj jest mały problem, bo firma, która miała dostarczyć maszty, niestety się opóźnia. Tłumaczy, że ze względu na koronawirus musiała zamknąć swoją działalność. Mamy do wykonania elementy małej architektury, chodniki trzeba jeszcze poprawić, no a przede wszystkim wykonać oznakowanie poziome i pionowe tego fragmentu ulicy. Także myślę, że do końca września, bo tak w tej chwili prognozujemy, wykonawca wykona te najbardziej ważne czy główne elementy tego zadania, a potem będziemy czekać jeszcze jakieś, no powiedzmy, 3 tygodnie czasu do dostarczenia masztów i wtedy się pojawi oświetlenie uliczne. Nie ma już... Ale można już spokojnie jeździć w obie strony ulicą Gdańską. Natomiast ja bym jeszcze tak prosił, żeby nie nadużywać tego, ponieważ w związku z tymi robotami dodatkowymi, które jeszcze są prowadzone, mogą być chwilowe zatory poprzez na przykład samochód budowlany, czy nawet koparka, czy dźwig może gdzieś tam stanąć i hamować ruch. Także jeżeli nie musimy, to nie korzystajmy z ulicy Gdańskiej. Chociaż, tak jak powiedziałem, jest już przejezdna w obu kierunkach.
Myślę, że to dobra decyzja, tylko trzeba zachować rozsądek, żeby było bezpiecznie, prawda? Natomiast nam się miasto już tutaj troszeczkę zluzowało, odkorkowało. Zresztą no, nie było jakichś wielkich zatorów poprzez remont ulicy Gdańskiej. Tak teraz już z perspektywy całego remontu ja pozwolę sobie to ocenić. Panie prezydencie, a co z autobusami w ulicy Gdańskiej? Też jeżdżą w obie strony? Tak, autobusy już, jeżeli chodzi o wszystkie linie, wróciły na swoje normalne trasy. Także można korzystać już z przystanków, co prawda one są jeszcze tak zaznaczone troszeczkę roboczo, nie są dokończone jeszcze zatoczki, niemniej jednak autobusy już jeżdżą i zatrzymują się. Skoro autobusy już jeżdżą i się zatrzymują, ale wiemy, że ulica nie jest dokończona, zmienił się układ zatok, są wykonywane, robione te nowe zatoki, zwłaszcza w ulicy Sobieskiego, teraz tam trwają prace, to jak się zatrzymują autobusy? W jezdni, czyli po prostu zatrzymują się na jezdni, zabierają pasażera czy wypuszczają pasażera i jadą dalej. Tutaj ten problem dotyczy głównie przystanku na ulicy Sobieskiego przy kościele, gdzie jest budowana nowa zatoka, która jeszcze na tym etapie nie jest do końca gotowa. Ja rozumiem, że tam, gdzie nie ma zatoki, jest jeszcze tymczasowo przystanek. Mowa o miejscu między kościołem a bankiem. Jeżeli stoi słupek, to ten przystanek jest w tym momencie czynny i można czekać na autobus. Panie prezydencie, i raport z innych inwestycji, może krótko. Wiślana trasa rowerowa, no i most. Tam mało kto zagląda w tej chwili, bo jest niedostępne to miejsce dla ruchu kołowego. Jak tam przebiegają prace? Most został rozebrany, w tej chwili trwają już prace bardzo zaawansowane nad budową przyczółków, zostały zabite szczelne ścianki, zostały zabite pale pod nowe przyczółki, również wylano fundament tych nowych przyczółków. Tak, w tej chwili trwają prace związane z konstrukcją stalową, żelbetową pod właśnie budowę nowych przyczółków, a potem nastąpi budowa już nowej jezdni. Mhm. I przypominam o ulicy Łąkowej, tam także trwają prace jakby równolegle. Tak, to jest to samo zadanie, także tutaj w tym samym jakby reżimie technologicznym jest to prowadzone. Panie prezydencie, Kręta i Podgórna, czyli rewitalizacja Starego Miasta, mają nam ładnie wypięknieć, mają dodać jakości, estetyki tej dzielnicy. A kiedy będzie można ten efekt końcowy zobaczyć? No myślę, że już za miesiąc będzie można to zobaczyć. Tam też mamy małe opóźnienie, które, przypomnę, wynikło z... No niestety z sieci, które są w ziemi, a o których nikt nic nie wiedział, bo nie były na żadnych mapach, a które trzeba było najpierw sprawdzić, co to w ogóle jest, kto za to odpowiada i czy to można wyciąć, co spowodowało lekko opóźnienie, ale myślę, że osoby, które spacerują po Starym Mieście, już widzą kształt tych nowych ulic. Zupełnie inaczej to będzie wyglądało niż do tej pory, zarówno jeżeli chodzi o ulicę Krętą, a jeszcze bardziej, że chodzi o ulicę Podgórną, bo tam się pojawią nowe takie elementy typu punkt widokowy. Mam nadzieję, że to się przerodzi z czasem w jakieś miejsce spotkań, a może jakąś kawiarenkę ktoś tam otworzy. Te dwie ulice naprawdę będą miały zupełnie nowy wygląd. I panie prezydencie, już wychodzę z tematu inwestycji bieżących, które są toczone, które się toczą, które są w trakcie realizacji. Mówiliśmy niedawno w tym programie o planach związanych z rozbudową basenu i powiedział pan ważne słowa, że liczy, że ta decyzja zapadnie jak najszybciej, że już radni wiedzą, o co chodzi, wiedzą, ile może to kosztować. I teraz powiedział pan, że chciałby nawet na najbliższych spotkaniach czy obradach sesji już, żeby zapadły pewne decyzje. Ja dopiero musiałem sprawę przemyśleć, bo mnie pan tutaj zaskoczył bliskością tej decyzji. I teraz chcę zadać jakby drugą część tego pytania. No to jak ma wyglądać ten pierwszy krok, pierwsze wejście? Czy to będą skonsultowane już uchwały na komisjach i one będą już na najbliższej na przykład sesji? Nie, no aż tak szybko to się nie dzieje. Na razie radni mieli miesiąc czasu na przemyślenie tematu, zastanowienie się.
Ja oczywiście będę wnioskował o to, żebyśmy podjęli trud budowy basenu, czy kolejny niecki basenu. Umówiłem się z przewodniczącym Rady, że zada to pytanie na najbliższej sesji 24 września. Jeżeli radni powiedzą tak, jesteśmy za tym, żeby rozpocząć prace przygotowawcze, wówczas takie prace się rozpoczną. To oznacza, że przed nami jest parę miesięcy pracy. Będzie. Przepraszam, a czy to pytanie przewodniczącego będzie w kwestią jakiegoś wniosku, uchwały? Nie, myślę, że to będzie tylko pytanie takie sondażowe. Być może zada to pytanie przewodniczącym klubów, a być może zrobi głosowanie. Powiem szczerze, nie wiem, jak on to rozegra technicznie. Natomiast dla mnie ważne jest to, czy pojawi się zielone światło. Jeżeli się pojawi, to na najbliższej możliwej sesji Rady przygotuje uchwały o przystąpieniu do utworzenia spółki. I zaczniemy wówczas pracę nad tą spółką, czyli trzeba będzie z jednej strony przygotować wszystkie dokumenty formalno-prawne do utworzenia takiego nowego podmiotu. Z drugiej strony podejmiemy uchwałę o postawieniu obecnego Czeskiego Centrum Sportu i likwidacji, stan likwidacji, ponieważ część majątku obecnego TCSiR-u będzie wniesione aportem do nowej spółki. Pozostała część będzie administrowana przez spółkę, co oznacza, że trzeba będzie być może dokonać jakichś podziałów geodezyjnych nieruchomości, a przede wszystkim dokonać wyceny tych nieruchomości. Zakładam, że te prace mogą w najgorszym wypadku potrwać do końca przyszłego roku, a potem już spółka nabiera mocy prawnej i będzie mogła ogłaszać przetarg na finansowanie inwestycji. Jeżeli zostanie to rozstrzygnięte, to kolejny przetarg będzie już przetargiem na zaprojektowanie i wykonanie basenu. Z tego, co pan przed chwilą powiedział, wynika, że początek taki fizyczny, realny tej inwestycji to najszybciej w roku 2022. Prawdopodobnie tak, chyba że no, uda się pewne elementy przeprowadzić szybciej, ale wolę tutaj dbuchać trochę na zimne, bo wiem, że czasami no, nawet rejestracja spółki w sądzie może się przedłużyć, bo sąd będzie miał jakieś tam zapytania odnośnie aktu założycielskiego. Gdybam w tym momencie, ale wolę założyć bezpieczny termin 2022. Panie prezydencie, zaproszenie na... Na co moglibyśmy zaprosić, skoro nie ma, powiedzmy, formalnego lockdownu, ale musimy być bardzo ostrożni, to tych imprez jest też mniej. Ale czy jest na co zaprosić? Tak, Fabryka Sztuk zaprasza na takie spacery po mieście w poszukiwaniu śladów Mikołaja Kopernika. To jest akcja skierowana zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Jest kilka nagród do wygrania, bo to jest forma takiego konkursu. Partnerem w tej akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Fabryki Sztuk. Natomiast Centrum Kultury i Sztuki podjęło już drugi etap, czy drugą fazę takiego programu, który jest grą miejską pod nazwą nawiązującą do pewnego filmu chińskiego zresztą, a nazwa brzmi Przyczajony mieszkaniec, ukryty tczew. Myślę, że to też jest ciekawostka, bo będziemy szukać ciekawych rzeczy na terenie miasta Tczewa. Dziękuję panie prezydencie. A mogę jeszcze coś dodać od siebie? A proszę bardzo. Startują Sambożanki. Ja wszystkich kibiców zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że się zmieszczą, bo tylko 50 osób chyba może tam w tej chwili kibicować zgodnie z reżimem. Ale na mecz inaugurujący sezon pierwszej ligi Sambożanki o 16 podejmą Urbis Gniezno. To będzie pierwszy mecz w tym sezonie. No ale wcześniej o godzinie 12 na stadionie imienia Jana Stachowiaka grają nasze dziewczyny z Pogoni Tczew. Być może zdobędą wreszcie pierwsze zwycięstwo, a na to z pewnością zasługują w pierwszej lidze. I do czego doszedł ten sport w Tczewie, że dziewczyny górą, a gdzie te chłopy? No cóż, też grają o godzinie 16 Wiślacy na Ceglarskiej.
No więc zobaczymy, czy więcej będzie kibiców na Ceglarskiej, czy będzie pełna hala, możliwie pewna, w Powiatowego Centrum Sportu. Panie prezydencie, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za... Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień. Za odpowiedzi na pytania. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.